Witam serdecznie na naszej plenerowej konferencji prasowej. Chciałem poinformować Państwa, że dziś ogłaszamy wszemi wobec wszystkim mieszkańcom Starachowic o tym, że gmina Starachowice 29 kwietnia rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Jest to związane bezpośrednio z opracowywaniem przez gminę Starachowice gminnego programu rewitalizacji. Okres konsultacji społecznych jest niezbędny do tego, żeby można było w przyszłości uchwalić gminny program rewitalizacji. Dlaczego tak się dzieje, że dziś ogłaszamy? Dlatego, że na tydzień przed rozpoczęciem konsultacji powinniśmy to ogłosić. W związku z tym ogłaszamy dziś. Konsultacje społeczne oficjalnie rozpoczynają się 29 kwietnia, zakończą się 31 maja. 24 maja w sali Olimpia Urzędu Miejskiego o godzinie 16 wszystkich mieszkańców, wszystkie podmioty zainteresowane zabraniem głosu w ramach konsultacji społecznych wokół gminnego programu rewitalizacji proszę o to, żeby zarezerwowały sobie ten termin, przyszły na te konsultacje, ale wcześniej, żeby zgłaszali wszyscy swoje uwagi dotyczące uchwały, której projekt zamieściliśmy na stronie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, jak również dużego opracowania, tak zwanej delimitacji, która została opracowana przez pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach, która liczy sobie blisko 100 stron, a która powstała przy współpracy gminnych jednostek, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Powiatowego Urzędu Pracy, pracowników wielu komórek i podmiotów organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Starachowicach po to, żeby można było przygotować dokładnie wskazany obszar, który uznajemy za zdegradowany i który powinien być poddany rewitalizacji. W skrócie, te obszary, o których mówimy, to Wierzbnik, to Starachowice Dolne, to Pasternik, to osiedle Wzgórze, to osiedle Majówka, osiedle Stadion, jak również Lubianka, która jest uznana za obszar niezamieszkały, ale zdegradowany. Tym obszarem, który wstępnie przymierzaliśmy, to jest Pasternik, ale Pasternik poprzez złą jakość wody nie może być wykorzystywany jako kąpielisko, jako obszar do takiej rekreacji w czystym tego słowa znaczeniu. W związku z tym wskazujemy Lubiankę po to, żeby w ramach gminnego programu rewitalizacji ten obszar został ujęty. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tymi propozycjami. Co jest warte zauważenia i co myślę jest ogromnym sukcesem i warto to podkreślić. Ten dokument, który wymagał naprawdę dużego zaangażowania, wykonali pracownicy Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Nie zlecaliśmy tego na zewnątrz, nie wybieraliśmy żadnej firmy, która wykonywałaby to za dodatkową opłatą. Tylko pracownicy Urzędu Miejskiego pracowali nad tym projektem i za to jestem im ogromnie wdzięczny. Jak Państwo wiecie, w gminie Starachowice został powołany specjalny zespół do spraw rewitalizacji, na którego czele stoi pełnomocnik do spraw rewitalizacji, pani Aneta Nasternak-Mieć, która pilotuje te sprawy, a w których uczestniczą przedstawiciele poszczególnych komórek i referatów działających w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Tyle, jeśli chodzi o konsultacje, które właśnie zaczynamy. I drugi temat, z którym się z Państwem spotykam, to jest temat, który będzie głosowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Mianowicie, właściwie zaraz po rozpoczęciu kadencji jako prezydent miasta rozpocząłem pracę nad przygotowaniem projektu wdrożenia spółdzielni socjalnej, która zacznie funkcjonować w naszym mieście. Ponieważ w tym roku OWES-y tak zwane, które miały dzielić środkami unijnymi na tworzenie spółdzielni socjalnych, nie zostały uruchomione, a właściwie ich uruchomienie zostało cofnięte, w związku z czym nie mogliśmy aplikować o środki. W tej chwili uczyniliśmy kolejny krok, ponieważ porozumieliśmy się z powiatem starachowickim, dlatego, żeby mieć partnera do utworzenia spółdzielni socjalnej. I naszym partnerem będzie powiat starachowicki, który również na najbliższej sesji będzie głosował uchwałę o utworzeniu spółdzielni socjalnej w Starachowicach. Przy tworzeniu spółdzielni socjalnej w Starachowicach korzystamy z doświadczeń m.in. Centrum Integracji Społecznej działającego w Ostrowcu Świętokrzyskim, które zajmuje się dokładnie tymi rzeczami, o które chodzi w spółdzielni socjalnej w Starachowicach. Chcę, żeby spółdzielnia socjalna była miejscem, w którym będą wykonywane różnego rodzaju usługi na rzecz miasta, które w tej chwili zlecamy firmom zewnętrznym. Oprócz tego, że to będą wykonywane te usługi, głównie chodzi o wymiar społeczny, dlatego że spółdzielnia socjalna, jej wymiar polega na tym, że
osoby, które często są wykluczone społecznie, które są bezrobotne, które korzystają na co dzień z zasiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zachęcamy do tego, żeby pracowały legalnie. Przez to oszczędzamy pieniądze, które wydajemy na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, za to zyskujemy pracowników, którzy wykonują różnego rodzaju prace na rzecz miasta, które i tak w naszym mieście powinniśmy wykonać. Oczywiście zaczniemy od tych prac, które są najmniej skomplikowane, wymagają najmniejszej ilości sprzętu, ale później, mam nadzieję, w ramach rozwoju spółdzielni dojdzie do takiej sytuacji, że tych prac, które spółdzielnia socjalna na terenie naszego miasta będzie mogła wykonywać zdecydowanie więcej i ta działalność będzie się rozwijała. Okres, w którym możemy powiedzieć o tym, że faktycznie zostanie uruchomiona spółdzielnia socjalna, możemy liczyć najprawdopodobniej na początek roku 2017, a wszystko to jest uzależnione tylko i wyłącznie od naboru do dofinansowania unijnego na rozpoczęcie działalności spółdzielni socjalnej i tworzenia nowych miejsc pracy, więc na te konkursy czekamy, ale te prace przygotowawcze już są tak zaawansowane, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu te uchwały intencyjne będą głosowane. Tyle jeśli chodzi o temat drugi i Szanowni Państwo, temat trzeci. W przyszłym tygodniu gmina Starachowice ogłosi przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla modernizacji placu Targowiska Miejskiego. Chcemy aplikować o środki na ten cel. Zamierzam się ubiegać o dotację, która maksymalnie może wynosić 1 000 000 zł. Szacujemy, że ten projekt może kosztować gminę około 3 milionów złotych, ale jak Państwo wiecie, Targowisko Miejskie nie było modernizowane od właściwie kilkudziesięciu lat. Stan nawierzchni, stan ogrodzenia, stan tego, w jaki sposób handlują kupcy na tym targowisku, no pozostawia wiele do życzenia. Mam nadzieję, że w najbliższych latach uda nam się to zmienić. Pierwszym krokiem jest właśnie opracowanie koncepcji, która została stworzona przez architekta miejskiego. Jeśli można pokazać, to wygląda ona w ten sposób, jeśli chodzi o targowisko. Zdecydowana część musi zostać zadaszona po to, żeby kupcy mieli lepsze warunki do pracy, ale również, żeby spełnić warunki, które są wymagane w programie, w którym będziemy aplikować o środki na ten cel. To jest kolejny rzut, więc te prace były prowadzone w Urzędzie Miejskim przez kilka miesięcy. Została przygotowana, wypracowane pewne rozwiązania i to jest też podstawa do tego, żeby projektant, który zostanie wybrany, firma, która będzie to wykonywała, będzie miała na czym bazować. Podobnie było zresztą z budynkiem mieszkalnym, gminnym, który będziemy budować przy ulicy Kościelnej. Również przygotowaliśmy swoją koncepcję, która była podstawą do tego, żeby można było wybrać firmę i ta firma wykonuje tą koncepcję swoją w oparciu o dokumenty, które zostały przygotowane w Urzędzie Miejskim. Wiadomo, że będzie to wtedy bardziej odzwierciedlało to, czego my oczekujemy od firmy wykonującej zlecenie. Oczywiście w tej sprawie również liczę na spotkanie z kupcami, którzy na co dzień handlują na targowisku miejskim, po to, żeby również mogli zgłosić swoje uwagi na ten temat i żeby ten wariant, który zostanie ostatecznie wybrany, odpowiadał też ich potrzebom, tym, które na co dzień mają, handlując właśnie w tym miejscu. Jeśli są pytania, bardzo proszę. Czy znana jest już lokalizacja spółdzielni socjalnej? Czy to będzie on budynkiem MZK, czy... Tak, najprawdopodobniej będzie to Miejski Zakład Komunikacji, ale też ostatecznie jeszcze się na to nie zdecydowałem, dlatego że rozważam jeszcze inne lokalizacje. To są tereny należące do Zakładu Energetyki Cieplnej bądź przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Postaram się wybrać taką lokalizację, która będzie dawała możliwość w pełni zaspokojenia tych potrzeb, które będą w pierwszym etapie. Być może właśnie będzie to Miejski Zakład Komunikacji, ale nie upierałbym się, że to akurat ta lokalizacja, możliwe, że na biuro w pierwotnym okresie tak, a w późniejszym raczej tu bliżej centrum miasta ta lokalizacja będzie wskazana i mam nadzieję, że ta spółdzielnia zacznie jak najszybciej funkcjonować i że uzyskamy na ten cel zewnętrzne środki. A jak pokazaliśmy w ostatnich miesiącach, tych środków do Starachowic spływa coraz więcej, mimo tego, że wiele konkursów jeszcze nie zostało ogłoszonych. W związku z tym jakieś nowe miejsca pracy powstaną? Oczywiście, że tak. Właśnie spółdzielnia socjalna wiąże się z tworzeniem nowych miejsc pracy i to miejsc pracy stabilnych, tak? Czyli osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę. Wiadomo, że spółdzielnia ma się sama finansować i te prace, które będzie wykonywała, muszą zapewniać finansowanie dla wszystkich pracowników spółdzielni. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.